dzisiejszym fleszu. Zapraszamy na obchody Święta Niepodległości. Bory Tucholskie na Regionalnym Forum Turystyki. Rozstrzygnięcie konkursów dotyczących zagrożeń w sieci i numeru 112. Otwarcie wystawy Ptaki, nasi skrzydlaci sąsiedzi. Delegacja z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych na Słowacji. W cyklu jednostki powiatowe Dom Dziecka. Starosta Tucholski oraz burmistrz Tucholi zapraszają na obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości, które odbędą się w Tucholi 11 listopada bieżącego roku. Uroczystość rozpocznie się o 9.30 mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała w Tucholi. 27 października w Toruniu na Regionalnym Forum Turystyki tytuł Odkrywca 2016 otrzymało zgłoszone przez Powiat Tucholski Stowarzyszenie BUKO, a LGD Bory Tucholskie uzyskało zaszczytną nominację do tego wyróżnienia. Odznakę honorową za zasługi dla turystyki otrzymał Michał Buchholz z gminy Cekcyn. Gratulujemy wyróżnionym i nagrodzonym, ciesząc się z tego, że Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Samorząd Województwa i Ministerstwo Turystyki docenia działalność organizacji i osób z naszego terenu oraz potwierdza dobry wybór i wysoką jakość udzielonych im rekomendacji. Wspólne tworzenie marki regionu, wspólna promocja i tworzenie zintegrowanej oferty turystycznej to działania, które mogą zaowocować bardziej efektywnym wykorzystaniem środków publicznych i prywatnych, przeznaczonych na rozwój turystyki jako ważnej gałęzi gospodarki naszego regionu. Gratulujemy laureatom konkursów plastycznych i filmowych dotyczących prawidłowego korzystania z numeru alarmowego 112, zagrożeń w sieci w oczach młodzieży oraz niecyberprzestępczości. Jury, w którym znaleźli się przedstawiciele lokalnych mediów, Urzędu Wojewódzkiego, Policji oraz Starostwa, spośród prawie 300 zgłoszonych prac wybrało nie tylko laureatów poszczególnych konkursów, ale doceniło także wielu innych uczestników, przyznając im wyróżnienia. Najciekawsze prace plastyczne znajdą się w kalendarzu na 2017 rok, który wyda Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, organizator konkursu. Wręczenie nagród autorom filmów przewidziane jest 14 grudnia w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na zakończeniu cyklu spotkań dotyczących prawidłowego korzystania z numeru 112 oraz cyberprzemocy. Nagrody w konkursie plastycznym zostaną wręczone 21 listopada podczas spotkania z wojewodą kujawsko-pomorskim w Zespole Szkół w Kostecynie. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i gratulujemy inwencji twórczej. W Muzeum Borów Tucholskich odbył się wernisaż wystawy fotografii Stanisława Tuszkiewicza i Krzysztofa Ogłuszki Ptaki, nasi skrzydlaci sąsiedzi. Tematem zdjęć są ptaki w ich naturalnym środowisku. Autorzy zdradzali tajniki warsztatu fotografa przyrody, opowiadali o rozróżnianiu różnych gatunków po śpiewach, krzykach czy nawoływaniach. Wykonanie każdej fotografii poprzedzone jest bowiem odpowiednim przygotowaniem. Trzeba pojawić się we właściwym miejscu i o właściwej porze, aby uchwycić to, co najpiękniejsze. Autorzy Skrzydlatych Sąsiadów nie wyprawiali się na inne kontynenty, ale poszukiwali ciekawych ujęć i obiektów w najbliższej okolicy. Na zdjęciach zobaczyć możemy ptaki rzadkie, chronione i te, które pospolicie u nas występują. Zimorodek sąsiaduje z bielikiem i bocianem czarnym, myszołów pokazany jest obok kukułki, żurawia i czapli. Każdy więc może podziwiać zarówno znane mu, jak i mniej znane gatunki. Wystawę oglądać można w muzeum do 29 listopada. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. W dniach 20-22 października bieżącego roku delegacja Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych jako członek Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej Leśnej Europa Polska, a co za tym idzie Europa International, uczestniczyła na Słowacji w konferencji dotyczącej zmian klimatycznych, a także czystości wód. Uczniowie natomiast uczestniczyli w warsztatach florystycznych z udziałem 22 delegacji całej Europy. Nie zabrakło również czasu na zwiedzanie regionu Trnawskiego. Gospodarze zapewnili nam wycieczki do firm w tak zwanym zielonym sektorze. Dom Dziecka w Tucholi jest jednostką organizacyjną Powiatu Tucholskiego. Placówka mieści się w Tucholi przy ulicy Kościuszki 16. W chwili obecnej w placówce przebywa 30 dzieci. Nasi wychowankowie podzieleni są na 3 grupy wychowawcze, tak zwane rodzinki, a nad ich prawidłowym rozwojem czuwają wychowawcy, pedagog oraz psycholog. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w placówce mogą przebywać dzieci od 10 do 18 roku życia lub do 25 roku życia pod warunkiem, że się uczą i przestrzegają regulaminu placówki. Nasi wychowankowie uczęszczają do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich i zawodowych. Dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej pochodzą nie tylko z terenu powiatu tucholskiego,
ale również i z innych powiatów. Serdecznie zapraszam do współpracy z placówką.